superhero wtorki. Superhero wtorki. Superhero wtorki. Bardzo super, bardzo wtorki. Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie ta gra, nazywa się Marvel Strike Force, chyba mnie lepiej widać w tym momencie. I zajmiemy się czymś, co próbowałem zrobić wcześniej, ale za każdym razem tak się w czasie wstrzeliłem, że nie udało mi się tego nagrać, bo albo nie miałem możliwości nagrywania, albo ten night nie istniał. W tym momencie trwa En Fuego, Earn Deadpool Shards. Podobnie jak z Thanosem wcześniej, trzeba było zbierać specjalną walutę. O ile Thanosa zbierało się klepiąc bodajże kampanię, czyli wydając normalnie energię tą żółtą, zbieraliśmy specjalną tam energię, czy co to było, nie, specjalną walutę na odpalanie rajdów. O tyle, tutaj trzeba robić blica i ostatnie nagranie, w którym mówiłem o Deadpoolu, to było jedno z ostatnich nagrań, które zrobiłem, bo była jakaś tam przerwa chyba tygodniowa w nagrywaniu Marvela. To było tego dnia, kiedy to zostało dodane i w rewardsach jeszcze się nawet nie wyświetlało. Teraz macie chimichangi, są normalnie za wykonywanie różnych milestone'ów, więc to jest raczej łatwo dostępna waluta, jeżeli ktoś gra, nie wiem, dłużej niż tydzień czy dwa. Całkiem przyjemnie. Jeżeli chodzi o sam raid, to jest on na chwilę obecną, nie wiem, wbijmy do dwójki, zazwyczaj jestem w gildii na dwójce. I pójdziemy może w górę, zaraz pogarniamy. Jak widzicie, większość bossów, jeżeli nie wszyscy bossowie tutaj w tym rajdzie, to są Deadpoole. Deadpooli jest tutaj dużo, nie narzekamy, jest fajnie. Idziemy, nie wiem, w tą stronę, może za dużo to energii my nie mamy. Ale dlatego, że to jest drugi rajd dzisiaj odpalony, bo tych rajdów jest od groma, więc spróbujemy się tam trochę przeklepać, przepchać i zobaczymy, jak nam pójdzie. Szczerze wam powiem, że ten prostszy poziom trudności jest zbyt prosty i jego się robi tam w jakieś 15-20 minut, cała gildia jest w stanie tak na lajcie, bez zwracania uwagi, że coś ruszyło, tylko po prostu, a wbijamy i BUM! Zrobiony cały rajd. No i ten, a to jest troszkę wyższy poziom trudności, zaraz jak sobie z tym poradzimy, pójdę zobaczyć na jaki konkretny poziom, wydaje mi się, że na 50, ale może się mylę. I będę... znaczy, wydaje mi się, że to jest za trudne przynajmniej dla tej gildii, w której jestem. Wydaje mi się, że powinniśmy jednak klepać niższy poziom trudności, bo tutaj, no, nie wiem, czy 60 nam się uda zgarnąć. Ale może gildia stanie na wysokości zadania. Chodzi o to, że to jest bardzo lightowa gildia, to wiecie, to nie są hardcory, które o tej konkretnej godzinie lider zaczyna się pultać i wysyłać SMS-y do wszystkich, że mają wsiąść, wejść na rajda, musimy to skończyć ten, żeby zdążyły nam się odnowić punkty. Nie, to jest taka lightowa, przyjemna gildia na zasadzie dzień dobry, hej, jak się czujecie, jak mija poranek, jak pogoda u was w mieście. Taki pełny lajcik i bardzo przyjemnie. To jest mój typ gildii, bardzo lubię. Jestem bardzo zadowolony jak na razie. To ma swoje plusy i minusy. Plusem oczywiście jest mega przyjemna atmosfera i brak spięć, co jest dla mnie gigantycznym plusem. Ale jeżeli chodzi o minusy, no to jednak, no nie oszukując się, nie celujemy w bycie top gildią na serwerze. Misje na wyższych poziomach trudności mogą stanowić dla nas problem. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z rajdami w tym momencie, czy na przykład odpalając ten rajd nie blokujemy sobie... tego gościa, nie blokujemy sobie innego rajdu później do odpalenia, ale wydaje mi się, że nie, że idąc w ten rajd będziemy mogli rajdy na niższym poziomie trudności odpalać, jak nam tylko tam timer... Kto jest oklep... Aha, kabel... Nie, ten jest oklep... Demet! I miał blokadę heala na sobie. Kurde, nienawidzę tego. To jest najbardziej znienawidzony status, jaki się da mieć w tej grze. To tak po prostu hejcę, bo z healem wyrabiam pięknie. Problem jest z tym, że co jakiś czas, kurde, któryś kaczan ma blokadę heala, co oznacza, że niektóre postacie mam później oklepane i po pierwszej porce mam uklepanego jądu. No demet, no! Się striggerowałem. No, ale. Jak spojrzycie, to można odpalić te rajdy na dwóch poziomach trudności. Pierwszy poziom trudności to jest właśnie ten, którego nie robimy w tym momencie.
na Spicy, a drugi to jest El Fuego. Jakbyście weszli na Spicy, to są tylko dwie grupy po 12 osób i to jest za 26, tu jest, zasłania mi kamera, ale 26880 chimichang jest potrzebny, żeby odpalić tego rajda, i on jest prościutki, przyjemny i w ogóle ładnie leci. Nagrody za zrobienie na 100%, co nie da się nie zrobić na 100%. Mam nadzieję przynajmniej. Pierwsze, drugie miejsce 5325 tych cukiereczków. Za trzecie, szóste 4800 z hakiem. I za siódme do 12 4400, więc trochę tych nagród jest. Problem jest w tym, że pierwsze osoby, które wejdą, właściwie przeklepują się. Wiadomo, te pierwsze osoby, które wejdą, mają machnięte 5. I ja się na przykład spóźniłem jakieś 10 minut na rajda, był odpalony. I jak przyszedłem, to udało mi się wbić mniej więcej tyle, że byłem tam, nie wiem, czy 13 nawet. Jak byłem w pierwszej 12, to się zdziwię, zaraz zobaczę, powinienem mieć do odebrania ten. Jeżeli chodzi o drugi poziom trudności, to nagrody są już zauważalnie lepsze. Jakby się nam udało zrobić na 100%, to pierwsza i druga osoba mają 13 tysięcy ponad. Najsłabiej jest za 10 tysięcy. Prawdopodobnie zrobimy to gdzieś pomiędzy pierwszym tirem a drugim tirem. Nie wiem, jak bardzo będzie nam się to opłacało, jeżeli chodzi o przelicznik wydanych chimichanki. Jeżeli nam się uda wbić 60%, to jak najbardziej. Ale widzieliście, moja pierwsza walka i było ciężko, co oznacza, że raz będę musiał zużywać hile, czego nie planowałem. Dwa, że jeżeli kilka słabszych osób w gildii nie wyrobi, to nie wbijemy tych 60%. O, 4% szaleństwo, jak dobijem do 30%, to się będę cieszył, no ale hurdur. Załóżmy, że będziemy mieli 30%, no to jest porównywalnie ze 100% tego drugiego. Jeżeli chodzi o koszty wystartowania, nie widzę w tym momencie, ale są droższe, więc ja. I nagrody do odebrania za poprzedni rajd. Gdzie supplies? Czy ja mam odebrane już? Tak, odebrane mam. I miałem tego na tyle dużo wbite, że całe dwie mogę otworzyć. Te piniaty z Deadpoolem i jak widzicie, szaleństwo, po prostu dramat. Dramat straszny. Dobra, spróbujmy się przebić jeszcze raz. Kurka no. Wbijamy tak launch i heal na... Okej. Nie skomentuję tego, co się właśnie stało. Miałem źle ustawioną drużynę. Nie wiem dlaczego, zazwyczaj na rajdy mam ustawioną automatycznie poprawną drużynę z healem. Więc tu po drodze był mega fail. I że ja tego nie zauważyłem. Brawa dla mnie, brawa. Brawo ja. Między innymi dlatego też tak mnie oklepali, bo automatyczny heal się nie załączał. Nie skomentuję. Nie skomentuję, bo to było tak złe, że wręcz po prostu... To był fail najwyższego poziomu. Weźmy ich, spróbujmy oklepać w miarę ten. Ten heal, okej. I nie, tego nie zrobimy. Nie zdejmie go, dammit. Crap. Troszkę mi go klepią. Dobra, skoro mi go... Crap. Tam się załączył. Ale możemy przyzwać dwie osoby. Ona oczywiście za słabo bije. Noż. I została przyzwana postać, której szczerze nienawidzę. Ten Kolo, o ile dobrze pamiętam, on ma w swoim repertuarze zdolności, które sprawiają, że nie można się leczyć. Weźmy troszkę, przysmażmy. W bardzo złej sytuacji jestem postawiony. To jest druga walka i jestem praktycznie zaorany. Bardzo źle mi się to rozegrało. Prawdopodobnie dlatego, że w pierwszej walce nie zauważyłem, że serio, on nie przyzwał heala.
ze wszystkich postaci, które potrzebuję, to dwa razy nie przyzwał heala. Dobra, tłuczemy i próbujemy ich spiłować jak najszybciej. To 30% to będziemy musieli gildią mocno docisnąć, żeby dać radę. I coś czuję, że nad tych wyżej levelem siądzie odpowiedzialność, żeby to troszkę jednak docisnąć, co oznacza, że będzie bolało na healach. A jak widzieliście, nie mam ich zbyt wiele, bo zużyłem się na poprzednim rajdzie, żeby dobić to, co było potrzebne nam. Do nagrody tej 60%. O tyle to jest fajne. Ale czemu? Bicie tych przyzwanych! No well. Dobra, proszę państwa, ja wam dziękuję za uwagę w sumie. Jak widzicie, te rajdy się wiele od zwykłych rajdów nie różnią, poza tym, że mają inne, fajniejsze nagrody, bo dają Deadpoola, a Deadpool jest całkiem przyjemną postacią, szczególnie jak się go sparuje z Kabalem, którego mam odblokowanego, o dziwo. Gdzie jest? Cable, w sumie nie wiem, jak to się czyta, zawsze to czytałem w komiksie i nigdy nie słyszałem, jak to wymawiam, z kreskówek go nie bardzo kojarzę, ale no. Bardzo przyjemna postać, podobały mi się jego skille, ma zarówno całkiem fajną obszarówkę Overload, która trafia i wszystkich naokoło takim, co jest fajne, jak i Psychic Surge, który jest mocnym atakiem na jednego przeciwnika, podnosi go i robi w dupnięciem. I jeżeli Deadpool jest w drużynie, to Deadpool ma asystę. O! I nawet jeszcze lepiej, bo jeżeli tym skillem się zabija przeciwnika, to Cable i Deadpool, jeżeli jest, dostają 50% speeda, to znaczy dostają połowę speeda, co jest bardzo fajnym zestawieniem. I w tym momencie człowiek się zaczyna zastanawiać, jakby, bo nie ma teraz formy na farmienie Cable'a. Mam go na dwóch gwiazdkach, jego trzeba by farmić na tych, na blicach jak były, to znaczy właśnie się skończył blitz z nim. A Deadpool jest oczywiście, Deadpool jest z rajdów. I już go mam na trzy gwiazdki i może nim się skończy ten weekend, uda mi się go dobić na trzy gwiazdki, co by było całkiem fajnym rozwiązaniem. Na co byśmy go chcieli? 45 level. Czy ja jestem w stanie go? Nie jestem w stanie go wbić na 45 level, to nawet nie próbuję. Skupiam się na razie na dolevelowaniu Night Nurse na 60, no bo hurdur. Na rajdy jest niezbędna i trzeba będzie przycisnąć tą postać, żeby ją wbić na fioletowy sprzęt i na większą ilość gwiazdek. Nie to, żebym codziennie ją farmił, ale no. Czy ja mam odebrane punkty na dzisiaj? Nie mam odebranych punktów na dzisiaj. Wracamy do rosteru i tam złapałem wszystkich wcześniej, chyba teraz ją, aha, tak, i tak w tym momencie się skupiam na farmieniu jej, więc jej, i leci jak krew z nosa, wcale nie dropi. O, w tym momencie poleciało 6 shardów, czyli bardzo ładnie, normalnie nie za dobrze jej dropi, więc ale jeżeli chodzi o rajdy, to jest postać numer uno. Ja